폴란드는 오늘도 안전합니다. 동맹 덕분에 이룬 장비 현대화 새 장비 구매 덕분입니다. 폴란드 육군의 날 퍼레이드가 15일 장대하게 펼쳐졌습니다. 폴란드의 가장 중요한 인사들이 참석하는 대규모 퍼레이드에는 폴란드군 2,500명과 연합군 약 100명의 군인, 약 80대 항공기 및 220대의 기갑무기가 동원되었습니다. 이번 퍼레이드는 기갑 퍼레이드라고 할 수 있다고 했는데 단연 주인공은 폴란드군의 핵심 전력 K2전차와 K9 자주포였습니다. 그리고 이번에 처음 공개되는 천무 호마르 K는 더욱 주목받았습니다. 한국산 무기로 무장한 폴란드군의 퍼레이드는 러시아를 비롯해 전 세계가 지켜보는 가운데 거대하게 치러졌습니다. 지금부터 퍼레이드의 주인공이 된 한국산 무기가 등장하는 주요 장면을 보시겠습니다. Pierwsze podnoszą żołnierzy na duchu, pokazują ich sprawność, a po drugie, jak już wcześniej pan dyrektor Tadeusz powiedział, dają obywatelom poczucie bezpieczeństwa. I dają także poczucie wspólnoty, wspólnoty budowanej wokół wojska, wokół naszej ojczyzny, ale także tej wspólnoty sojuszniczej. To ważny element, który podkreślamy od samego początku. Podczas uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza wspominaliśmy, że grób nieznanego żołnierza odznaczono krzyżem Virtuti Militari. Ale tym samym krzyżem odznaczyliśmy w okresie międzywojennym naszych ówczesnych sojuszników. Polsko-rumuńska w okresie międzywojennym. Tak, i właśnie do tego się odnoszę. W tym okresie rumuński grób nieznanego żołnierza został odznaczony polskim krzyżem Orderu Virtuti Militari. Widzimy czołgi, czołgi, które zwracają zawsze największą uwagę. Także tutaj będą pokazane, jak już słyszeliśmy wcześniej, trzy typy podstawowych czołgów obecnie w Wojsku Polskim, czyli M1, A1 Abrams, które wchodzą do 18 Dywizji Zmechanizowanej. Są też zmodernizowane Leopardy 2 PL M1. Bo była wspólnota. Kierowania ogniem Polski, system też nawigacji inercyjnej nowy, więc... Tu właśnie widzimy ciekawostkę, właśnie prototyp powiększonego warana, czyli Heron, który jest przymierzany jako przyszły wóz dowodzenia w pododdziałach, czy to zmotoryzowanych, czy artylerii. Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet Homar K. Czyli wyrzutnie południowo-koreańskie z moduły wyrzutni zintegrowane. Supermocarstwa czy mocarstwa mają ich po 150, 200, 300 czołgów. Stąd był i to w strukturze wschodniej, czyli po 30 wozów. Ponieważ państwa europejskie mają ich za mało. No wyprodukować czołg to też nie tak szybko. Niemcy dopiero teraz zamawiają ponad 100. O, teraz mamy właśnie wozy koreańskie. Karma. Czarne pantery. Ale jak rozumiem, przez dłuższy czas jeszcze nasze siły pancerne będą się opierały na jakich maszynach? Będzie to trójka. Zmodernizowane Leopardy 2, wprowadzane K2, no i wprowadzane Abramsy. My wzięliśmy wersję prostszą Abramsa, żeby była dostarczona szybciej dla dwóch batalionów. Natomiast od przyszłego roku zaczynają się dostawy najnowszej, znajdującej się w produkcji seryjnej wersji Abramsa. Bo trwają jeszcze prace nad wersją A3. Tak, ale to jest pierwszy w przyszłości. Na razie dostępne czołgi i co ważne, w tym roku Amerykanie podjęli decyzję, że zaczynają produkować Abramsy od początku, bo do tej pory państwa, które kupowały u Amerykanów czołgi, to były wozy, które to się nie zdarzyło, powiedzmy, od czasu Afganistanu, gdzie było dużo ofiar w naszym kontynencie pojazdami. Czyli paliwożernymi. No, zresztą Leopardy chyba też, bo to przy jeździe po drodze około 480 litrów, a w terenie nawet znaczy podczas boju to nawet 1500 litrów na 100 kilometrów. Tak, za czołgami podążają samobieżne chałubice, które chodzą w skład. Na dzisiejszym polu bitwy
kto wystrzeli, ten natychmiast zdradza swoją pozycję. Musi zmienić stanowisko. I musi błyskawicznie zmieniać stanowisko bojowe. Najnowocześniejsza armata haubice to nawet ta seria oddają 3 strzałów, 30 sekund i nie ma. Należy, myślę, być ostrożnym, że ogłasza się tak jak ogłaszano, że nastąpił koniec czołgów kilkanaście lat temu. Okazało się, że czołgi są dalej potrzebne. To są właśnie wersja koreańska. Czyli to jest K9. K9. A1. Południowo-koreańska haubica samobieżna. Panie Tadeusz, jaka jest różnica pomiędzy haubicą a armatochaubicą? Strzelostwo motorowo. Najczęściej u nas używano nazwy armatochaubice. Natomiast w nazewnictwie zachodnim występują zwykle nazwa haubica. I zaczyna, jak zauważam, także i u nas dominować właśnie te nowe nazewnictwo, że to jest haubica. Jasne. Ale pola bitewne na Ukrainie pokazały też, że artyleria pozostaje królową. Podstawą. Absolutną podstawą w czasie II wojny światowej według bardzo ogólnych, ale rzetelnych szacunków. Jednostek. Efekt był taki, że to dotknęło zarówno armii amerykańskiej, jak i z dostarczeniem amunicji artyleryjskiej dla Ukraińców. I w tym momencie natychmiast się pojawił kryzys na froncie. To zresztą przypomina nam także o potrzebie rozbudowy przemysłu zbrojeniowego. Cała Europa... Domani prawie, że no bo ten sprzęt nie przystawał, jakieś łazy, czy nawet otrzymane od Amerykanów. No cóż, pamiętam, gdy byłem w 2007 roku pierwszy raz w Afganistanie, widziałem, jak wyglądały polskie... Nie się wypuszczać żaden pojazd, który nie jest opancerzony. Nie jest opancerzony. Stąd teraz już do Wojska Polskiego i do innych armii trafiają ciężarówki nawet, które mają pancerny kabin. Co kiedyś było fanaberią, bo to kosztuje. Dziś jest to traktowane jak...